Witam was, kochani, z tej strony Shagon i dzisiaj wracamy do pierwszej części Toho, czyli The Highly Responsive to Prayers. I dzisiaj przejdziemy sobie grę ponownie, ale tym razem obierając ścieżkę nie demonów, ale ścieżkę piekła. Gdzie spotkamy kompletnie innych bossów na naszej drodze. Oczywiście też jest 20 leveli. I od razu zaczynamy. Bez obijania w bawełnę, bo pierwsze 5 leveli jest takie samo. Do momentu, aż pokonamy Singyoku i będziemy mieć wybór. Kochani, najlepsze jest to, że opowiadałem troszeczkę o historii tej gry. Zapomniałem powiedzieć tak naprawdę o jednym z najistotniejszych faktów, na pewno jednym z najciekawszych, że gra ta została stworzona przez jedną osobę, niejakiego Zuna. Oczywiście mówię to dla osób, którzy nie wiedzą wiele o Toho, bo dam sobie rękę uciąć, że po prostu to wie. Zun, osoba, która... japoński programista, który tak naprawdę sam stworzył tą grę, sam napisał kod, sam stworzył grafikę, sam skomponował soundtrack, po prostu wszystkim zajął się sam, co do joty. I w kolejnych częściach być może miał jakichś współpracowników, bo jak wiadomo jest Team Shanghai Alice, czyli grupka, która zajmuje się Toho, ale de facto on jest jedynym znanym członkiem tego teamu i tak naprawdę nie wiadomo, czy ten team ma więcej członków, czy on jest jedynym członkiem tego teamu. W każdym razie, pierwsze 5 części wypuścił na komputer PC-98, jak wspominałem w poprzednim odcinku. I od 6 części, czyli Embodiment of Scarlet Devil. Kurde, nie chciałem w ogóle bomby puszczać, what the hell. Od 6 części, czyli Embodiment of Scarlet Devil, gry zaczęły wychodzić już na Windowsa. Dobra, kochani, jesteśmy już w 5 stage'u. Czyli zajmiemy się wreszcie Singoku, pierwszym bossem, który jest wspólny zarówno dla drogi demonów, jak i drogi piekła. Ała! Trz. Bomba. Też w sumie może i mogłem odbić te kulki. Czasami nie warto uciekać za bardzo na bok, bo kiedy pociski skręcają, to możemy tylko się wkopać tak naprawdę. Dobra, mamy go z głowy. I teraz jesteśmy przy wyborze ścieżki. W ostatnim odcinku wybraliśmy pierwszą ścieżkę, czyli ścieżkę demonów, a teraz wybieramy ścieżkę piekła. Będzie troszkę inna muzyka, będą troszkę inne stage, nawet te zwykłe, inne ułożenie kafelków. A właśnie, te karty, kochani. Zapomniałem wcześniej, jak te karty się nazywają, teraz mogę wam to powiedzieć. Nazywają się Ofuda. I są to... Jest to tradycyjna japońska gra karciana, w którą często grywali członkowie Yakuzy. Nie wiem, jakie to ma powiązanie z Toho, ale taka mała ciekawostka. Już odrobinkę lepiej mi idzie.
bo w międzyczasie pograłem. Oczywiście nadal nie jest to jakiś wysoki poziom, czy nawet przyzwoity poziom, ale powiedzmy, że dało się gorzej. No nie wierzę. O tak. Tak jak właśnie wspominałem, jest inna muzyka, inne stage'e. Łaha! Jakbym wcisnął inny klawisz, pewnie bym jakoś przetrwał. Mogłem odbić po prostu. Nie wiem, co ta Raymut ma tam w ręce, ale mogłem tym właśnie odbić kulki. Mogłem też je zestrzelić. Nie, przez nie wziąłem bomby. O tak, udało się. Ciężko jest, kochani, trafić czasami w kafelki, które znajdują się na rogu. A, jeszcze jedna śmieszna rzecz. Może tym razem mniej ciekawa, aczkolwiek nadal śmieszna. Jak kończy się czas, jest tam napisane nie hurry up, tylko hurry up. Widocznie jeszcze Zun wtedy miał drobne kłopoty z angielskim. Albo to jest zrobione celowo, chociaż szczerze w to wątpię. Ej, nawala to we mnie coraz bardziej. Dobra, ładuję bombę, zanim stracę życie. Wolę stracić bombę niż życie. Dziewiąty stage, kochani. Czyli boss niedaleko. Bo już w następnej rundzie to będzie bossem. No cóż, niebawem się przekonacie. Warto zbierać wszystkie punkty, jeżeli zauważyłem pewną ciekawostkę. Nie wiedziałem o tym wcześniej, dlatego że tak znowu wiele o tej grze nie wiem. Widzicie? Hurry up! Chodzi mi o to, że jak zbieramy, wiecie, te znaczniki z literą P, czyli dodatkowe punkty, jeżeli żadnego nie opuścimy, to tych punktów jest coraz więcej, tak jakby było takie małe kombo z tego. No teraz bomby nie mogę użyć, bo jej nie mam. Tak właśnie jakby było takie małe kombo z tego i warto je zbierać, bo jeżeli tych punktów już zbieramy pokaźną ilość. I tego leci naprawdę dużo. Masakra. Kiedy punktów uzbieramy już pokaźną ilość, to dostajemy dodatkowe życie. Ała. Nie, naprawdę ciężko jest trafić. No nie. A come on! Po prostu nie wierzę, no. Teraz będzie hurry up. Dobra, tak mi nie trafi. Przejdźmy do pierwszego bossa, którego spotkamy wyłącznie na ścieżce piekła. Jest to boss, który ma na imię Mima. I pewnie mnie zniszczy. Wow, no bez kitu! Oczywiście na pewno się domyślacie, że
Ała. Na pewno się domyślacie, że uzyskam tym razem bad ending. No zaraz, hello, gdzie ja byłem, a gdzie był ten pocisk? Dobra, i Mimę mamy z głowy. Mima pokonana. Przechodzimy powoli do następnego stage'a. To jest już 11 stage. Czyli połowa ścieżki za nami, jakby nie było. Oczywiście teraz te stage'e są już trudniejsze. Zwłaszcza biorąc pod uwagę utrudnienia w postaci strzelających do nas, nazwijmy to, działek. Jak to nazwać poprawnie? Nie mam, kochani, bladego pojęcia. O Boże. Jak mogłem stracić życie w ten głupi sposób? No ale nic. 12 stage. O tak, teraz przeleciało ładnie. O, tego się nie spodziewałem. I did not see that coming. O, teraz też ładnie przeleciało. Weź bądź teraz mądry i traf. O! Elegancko. Idealnie. Dokładnie tak jak chciałem. A to jest ciekawy stage, kochani. Trzeba uważać na teleportujące teleporty. No ale jak widać. No cóż, przyznam wam, kochani, szczerze, że nigdy mi szybciej ten stage nie poszedł. Zawsze traciłem na nim życia, bo ten dolny teleport, czasami po prostu kula pojawiała się na dolnym teleporcie, pod którym ja stałem, a biorąc pod uwagę to, że leciała szybko, to dostawałem nią po prostu w twarz, dość nagle. Tak jak teraz. Dokładnie tak jak teraz. Ale punktów nastukałem nieźle. Nie jestem pewien, czy nie dostałem czasami dodatkowego życia. No trawże. Come on. Czasami nie wiadomo, czego się można... O, elegancko. Czasami nie wiadomo, czego można się spodziewać po tych teleportach. Piłka może wyskoczyć kompletnie z drugiej strony, ale w tym momencie jest to już trochę nieistotne, bo na naszej drodze staje kolejny boss na drodze piekła, który tym razem zwie się Kikuri i na którym trzeba maszować dość szybko. I hitbox, czyli punkt, który należy trafić. Ała, żeby zabrać jednostkę HP temu bossowi, to jest bodajże jej głowa. No gdzieś tam u góry. No tak, przesadziłem z tym ślizgiem. No nie, no, żenada. Dobra, bomba. Aha, wiem chyba, w co należy trafiać. Ona na czole ma taki kryształek, to mniej więcej w tamto miejsce trzeba trafiać. Chciałem strzelić ofudą, ale...
Oh yeah! Kikuri pokonana. Zajebiście. Dobra, jeszcze 5 stage'ów do końca. Nasza Reimu sobie radzi całkiem nieźle. Wow, ale to jebie po oczach. Najgorsze jest to, że kompletnie nie widzę tych działek. To jest jednak właśnie troszkę mankament tej gry, że tło sprawia, że nie widzimy praktycznie nic. I to nie jest jedyne tło, z którym jest taki problem. W poprzedniej części pewnie zauważyliście, że pod koniec gry, czy pod koniec ścieżki, też był podobny problem. Może nie aż do tego stopnia, ale... O! Może nie aż do tego stopnia, ale też troszeczkę to waliło po oczach. Stage 17. Punkciki lecą. O, chyba dostałem życie. Pewien nie jestem, ale słyszałem jakiś nietypowy dźwięk. Więc wy na pewno możecie sobie przewinąć i to zobaczyć. W razie czego napiszecie mi po prostu w komentarzach. Tak, nie chciałem wpuścić bomby. Ale już dobra, niech będzie. Stage 18. Też ciekawy. Musimy po prostu sprawić, żeby nasza kula przedostała się na drugą stronę. Co jest dość trudne. O, udało się. Teraz nie możemy dopuścić, żeby przedostała się z powrotem na tamtą stronę. Tylko zmaszujemy wszystkie kafelki. Jeszcze jeden. Come on. No. Idealnie. 19, czyli przedostatni stage, po którym będziemy mieć już finałowego bossa. Nie chciałem strzelić o fudą, tylko chciałem zrobić ślizg. Cóż, z własnej pomyłki przypłaciłem za to jednym życiem. I też muszę pamiętać, żeby po prostu nie wchodzić pod tą niską platformę, tą, pod którą teraz stoję, kiedy jest tam kula yin-yang. Bo jeżeli będę ją odbijał, ona będzie zwiększać swoją prędkość. Zwiększy prędkość do tego poziomu, że nie zdążę machać już na tyle szybko, żeby sobie po prostu... żeby być w stanie ją odbić. Czy to rzucaniem ofudami, czy to po prostu robieniem ślizgów, czy jakimiś innymi. O tak, jeszcze jeden. No nie, tylko nie to. Błagam was, tylko nie hurry up. Dobra, ładuję to bombą. Trzeba zaoszczędzić trochę żyć na finałowego bossa. Ostatni boss, czyli Kongara. Gwiezdny rycerz Kongara staje na naszej drodze. I przyznacie pewnie, że wygląda całkiem fajnie. Jak na grafikę z tamtych czasów przynajmniej. I ma nawet ładną buźkę. I nieźle spamuje. To rozwaliłem, ale dobra. Być może jakieś jedno mi umknęło. Nie spamuj, moja droga. Ale ona ma dużo HP, masakra. Ło, teraz to naspamiła.
masz. A masz. A masz. Ło, ale bym dostał kulką. Bomba! Puściłem bombę, hello! O nie, tylko nie to. A masz. Cóż, nie trafiłem jej chyba. Nie, bomba! Przed tym nie potrafię uciec. Mój skill jest za słaby. Bomba! Zaraz zmarnuję wszystkie bomby. Ła. Spamimy ile wlezie, kochani. Dobrze jest. Jeszcze ma 3 HP, jeszcze 2. Jeszcze jeden. Przestań spamić, Kongara. God damn it. Nie, tylko nie to. No już straciłem kompletnie. Oh yeah. Ciekawe, czy będzie tak jak na ścieżce demonów, czyli że jeszcze jej będzie mało. Ale nie. W tym przypadku nie będzie takiego jakby drugiego życia Kongary. I widzimy zakończenie. Zakończenie ścieżki piekła. Które jest troszeczkę inne niż zakończenie ścieżki demonów. Oczywiście to jest bad ending, bo używałem continue. Przyjrzyjcie się, na pewno zobaczycie. Na pewno to widać. Bang. Bad ending 2. Wyglądało... Nie wiem, czy ono się różni od bad ending 1, ale jeśli tak, to nieznacznie. Bo było naprawdę podobne. Na końcu uśmiechnięta Rey mu powiedziała nam: zagraj bez continue, przejdź bez continue. Było zrobić łatwiejszą grę. Jakaś wersja dla nieogarniających toho. Taka wersja euro. No a teraz zobaczymy sobie, jak wygląda good ending, czyli dobre zakończenie na ścieżce demonów. Zaczyna się podobnie. Rey mu sobie tam coś robi z uśmiechem na buzi. I w pewnym momencie zauważa, że kula Yin Yang zaczyna się dziwnie świecić. Leci nam powie jeszcze raz, żebyśmy zagrali ponownie, tym razem bez używania continue? No nie sądzę. A cóż to? Dusza! Nie wiem, kogo ona tam spotkała. What the hell? Nie za bardzo zrozumiałem, jeżeli ogarnęliście ten filmik, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli mi jakieś wyjaśnienie podali. No i tutaj ponownie podani są bossowie, których spotkaliśmy na drodze. Mściwy duch Mima. Piekielny księżyc Kikuri. I gwiezdny rycerz Kongara. Także widzieliście już zakończenia, jakie są na ścieżce piekła, i w poprzednim odcinku widzieliście, jakie zakończenia są na ścieżce demonów.
W zasadzie to by było wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o pierwszą część Toho. Ci z was, którzy nie widzieli tej gry wcześniej, znaczy mam na myśli pierwszej części, piszcie, co o niej sądzicie, co tak naprawdę, czy tak naprawdę ona jest warta, przynajmniej, może w zasadzie za wcześnie, żeby o tym mówić, jeżeli, chyba, że już znacie kolejne części dość dobrze. Co sądzicie o tym, czy ta gra jest naprawdę taka fajna, czy została tak naprawdę wypromowana przez graczy, przez fanarty, bo takie opinie też krążą, jest mnóstwo opinii tego typu, że gra po prostu została wypromowana przez graczy i fanarty, bo jak wiadomo postacie z Toho stały się dość sympatycznymi maskotkami w świecie otaku. Ale powiem wam, że mi się to naprawdę podoba, ja lubię Toho i właśnie postanowiłem tak, żeby zajrzeć do źródeł i dlatego nagrałem dla was tą pierwszą część. Jeżeli wam się podobało, no to wiecie, tam komentujcie, subskrybujcie, bla bla bla, nie? Napiszcie też, czy chcecie, żeby nagrywać kolejne części. Jeśli tak, oczywiście zabiorę się za następną część na PC98, czyli drugą część Toho, która nazywa się The Story of Eastern Wonderland. I co zobaczycie tam? No cóż, przekonamy się za jakiś czas. Także mówię, no naprawdę, naprawdę fajna gierka, sympatyczni bohaterowie. Może tutaj jeszcze nie wyglądają tak fajnie jak później, ale na pewno później to w następnych częściach zmienia się na lepsze, przynajmniej moim zdaniem. No i chyba to wszystko z mojej strony. Dziękuję wam, kochani, za oglądanie. Krótkie Toho, może seria może będzie dłuższa, bo wiadomo, do playlisty wrzucę też, jeżeli będę nagrywał kolejne Toho, ale dwuodcinkowa seria, jeśli chodzi o tą pojedynczą grę. Krótka, bo krótka, ale przyjemnie mi się grało. Mam nadzieję, że wam się przyjemnie oglądało. W takim razie do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, kochani, na razie!